Cześć, witajcie. Lecimy dalej w Horizon. Zabaw z dźwiękiem, ciąg dalszy. Faktycznie te materiały, które robię, wychodzą dość cicho, a jednocześnie mikrofon zbiera poziom... no, trzeszczy mimo wszystko, kiedy się, powiedzmy, ekscytuje, co nie jest do końca dobre. No ale cóż, niestety tak to wygląda. Postarałem się z powrotem zbić dźwięki otoczenia względem mojej mowy i zobaczymy, czy uda się podbić ogólnie te wszystkie dźwięki, które faktycznie wychodzą cicho na nagraniu w postprodukcji. Więc jest to kolejny materiał, w którym będziemy testować ustawienia. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, aczkolwiek myślę, że to i tak no prędzej czy później zrobić trzeba, więc spróbujemy, jak to wyjdzie dzisiaj. Mamy kolejne misje poboczne, tutaj sobie pozbieramy, oczyścić skażone strefy. Jak widzimy, do tych stref no kawałek jest, jak spojrzymy na mapę. O, tu są te strefy, pytanie, co tam znajdziemy. To jest akurat, jeśli chodzi o... Ty! Przyszłaś może pomóc? O, dobra. Nas tutaj masakrują! To was masakrują? Kogo masakrują? Kto to krzyczy tak w ogóle? Ogólnie jest tu sporo do pozbierania rzeczy, więc może najpierw pozbieram. Znaczy poszukuję... Zaraz zobaczymy zresztą, może jakieś inne zadanie jeszcze wybierzemy. O, przydatne. Bo w sumie to przyszedłem tutaj po ostatnim odcinku zrobić tylko quick save'a. Ale zobaczmy, trzeba to wszystko pozbierać, bo to wbrew pozorom wszystko tutaj w tej grze się przydaje. Zwłaszcza roślinki z żywnością. Pisaliście mi, że powinienem ulepszyć sobie łuk, czy broń. Myślę, że to zrobimy, może jeszcze nie w tym odcinku, aczkolwiek jaka jest według was rada? Jak ten łuk powinienem ulepszyć? Gdzie? Co zrobić? Dobra. Okej, no to tu pozbierałem. Ci gadali, czy przyszłam, może pomóc. No przyszłam, ale z wami się pogadać nie da, to co mam zrobić? Dzięki słońcu. Pewnie umiesz walczyć, a tego potrzebujemy. Mój durny szef pomylił skrzynię z amunicją. Podpisana dobrze, ale wypchana marszczynem. Bez tego będziemy mieli wielki problem z czujkami. I nie tylko. Pomogę, na ile zdołam. Cieszę się. Potrzeba nam... Alarm! Nadchodzi długonóg! Długonóg? To czujki idą raptem. O, to już... O! Ładnie to wygląda. Do broni! Do broni! Tam czujka! Dobra, jedna czujka. Leżeć. Fajnie to wygląda. Chodź tu, chodź tu. No wstawaj, Eloy. Dobra, jeszcze kolejne maszyny. Gin! A ty cholero! Jakoś poszło, jakoś poszło. Nie jestem w stanie unieść więcej. Jednego wroga królestwa mniej. Dobrze. Troszkę pozbieramy. O, widzicie, muszę i tak wrócić do miasta, żeby to posprzedawać wszystko. Ale tutaj rzeczy wypadało. Dobra. Korzenie, znowu krzaczki, to się poprzydaje. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Mam już pełno. No właśnie, to będzie trzeba posprzedawać. To są rzeczy, których nie jestem w stanie unieść. No dobra, fajna jakaś poboczna misja była. Walczyłem z maszyną, której nie znałem do tej pory. Zróbmy sobie save'a. Polecimy dalej. Dobra. Popatrzmy sobie tak. Popatrzmy sobie... na ekwipunek, a właściwie wytwarzanie, to chyba tutaj powinno być ulepszenia broni. Nie wiem, czy w ogóle ten łuk mógłbym sobie jakiś nowy kupić, bo mam... Coś bym mógł tutaj chyba założyć. I co mogę mieć? Modyfikacje. Puste miejsce, puste miejsce. Mogę wrzucić dwie modyfikacje. Jakie mamy? Obrażenia 5%. Zwój. Odrywanie, obrażenia 7%, ogień, porażenia. No to tak można to poulepszać z tego, co widzę. Aczkolwiek zanim bym zrobił ulepszenie tego łuku, umiejętności, gdzieś jest... O, druciarkę muszę zrobić. Można zdejmować i wykorzystywać ponownie zwoje broni i sploty strojów. To jest coś, co ułatwi mi trochę robotę, ale to co musimy dać? Zbieraczka, o, złomiarka, fajnie. To szkoda, że tego wcześniej nie zrobiłem. Rozbrajanie pułapek to akurat mi się średnio podoba, bo ja pułapek nie gram, no ale dobra, spróbujmy. Dajmy zbieraczkę. Mam jeszcze jeden punkt, więc za mało, więc pójdziemy w druciarkę. A wy ewentualnie dajcie znać, czy warto ulepszać ten łuk, czy po prostu poczekać i kupić gdzieś jakiś nowy. A my zobaczmy misję. Co mamy? Poboczne. Zemsta córki to poziom 15. To chyba trochę za mało. Nieprzygotowani. Misja poboczna. Pomów. To ogarnijmy najpierw. Tutaj mam pomówić z tym kolesiem, no bo w sumie już tutaj powalczyliśmy. Widziałem już łowców maszyn, ale nie takich jak ty, pionierko. Uratowałaś nam tyłki. Szefie! Rdzenie zniknęły! Co? Niemożliwe. Chyba że zabrał je Dirid. Przy pierwszej fali jeden z naszych uciekł. Dirid. Myślałem, że stchórzył. A to jednak złodziej. Nie mógł zajść daleko. Fakt, ale nie damy rady go ścigać. Znajdę go dla was, ale tym razem nie za darmo. To uczciwe. Odzyskaj rdzenie, a dam ci tę część. Okej. Znajdź, ale tym razem... To jest skażona strefa. Po prostu nigdy mam go znaleźć. Nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Ale teraz już jak będę więcej tego zbierał, to nawet to jest okej. Tylko jak ja mam go? Tam jest. Dobra, najpierw pozbieram jeszcze tutaj te roślinki. Jednak to na zdrowie się przydaje. Tu jeszcze są też jakieś krzarki. Cyk. Cyk. I cyk. Myślałem, że nie będzie pokazywać, gdzie jest ten Dirid, ale tam coś pokazuje. Tu jeszcze mamy krzoki. Chwilą pokazywała te... Człowiek. Przed chwilą pokazywała, teraz już nie pokazuje. O, w tamtą stronę. No tak, w tamtą to idziemy. Ale że mój fokus go nie znajduje? Zobaczcie. O. No i gdzie ten typek jest? Dziesięć. Trochę to tak... Podświetlimy sobie ścieżkę. O! Okej. Pójdziemy po śladach. Jednak fokus się przydaje. Jeszcze tutaj sobie przeszukamy czujkę. Wiadomo, że daleko nie mógł uciec. Zabiorę to ze sobą. Pewnie. O, jest. Witaj, Dirid. Kim jesteś? Karawana mnie wysłała. Karawana? Jaka karawana? Ta, którą wystawiłeś. Myślałeś, że bez amunicji nikt nie przeżyje. Że nikt się nie dowie. Słuchaj, dziewczyno, mam długi. Jak nie spłacę, szulerzy wydłubią mi oczy. O! Ciekawe. No. Tego się nie spodziewałem. Kamery. Praca kamery. O. Nie będę marnowała miejsca. Udało się. To mnie zaskoczyło mnie to. Dobra. Gdzie ten Dirid? Zużyłem niestety znowu trochę leków. O, już lepiej. Chodź tu, Dirid. Ty żyjesz, nie żyjesz? Karawana. Przeżyli? Tak. Dotarłam do nich. Dziękuję. Odchodzę. W objęcia słońca. Niech wypali me grzechy. Co za strata. Przynajmniej śmierć miał dobrą. Dobra, wróć do Marzawida. Brzmi tak jak... Albo nie będę... No dobra, wiecie, brzmi tak jakby imigrancko. Mogę ich wkrótce potrzebować. No, biorąc pod uwagę, jak ostatnio tego zużywam, jakiej ilości, to myślę, że nawet bardziej niż prawdopodobne. Więc warto pozbierać wszystko, co można. To jeszcze czujka, proszę, której nie widziałem. Tam jeszcze są jakieś krzaczory, to pozbierajmy. Oczywiście już mówiłem wielokrotnie, że wolę grać za dnia, ale oczywiście bardziej klimatyczne jest to zmienianie pory dnia i nocy. Śmieszne jest nawet to, że jak zapisywałem, jak było chyba jasno, no musiałem przerwać przez moment granie. Tak wczytałem grę, to już było ciemno, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to dobiera pory dnia i nocy. Tu jeszcze mamy... Te zabieram. Okej, zdrowia mamy chyba full. Tu jeszcze są jakieś... Dobra. Okej. Dirid, znaczy nie Dirid, tylko o, idziemy do tych ziomków. Zdrowia mam full. Dobra. Jesteś! I to z naszymi rdzeniami. A Dirid? Nękacz go dorwał. Brzydki widok. Pokonałaś nękacza? Należy się premia. Trzymaj. To moja część. Zasłużyłaś. Teraz już sobie poradzimy. Reszta drogi powinna pójść gładko. No i dobra, w sumie fajnie zrobiliśmy przypadkiem misję poboczną, co mnie akurat cieszy, bo chcę jak najwięcej tych misji robić, zwłaszcza, że no, bez tego się nie da. Zemsta córki poziom 15, poszukująca u bram poziom 12, czyli co by nie mówić chyba... Chociaż tu mamy jeszcze obóz bandytów do rozwalenia, tak? Zabij bandytów, pomów z Nilem. Jak daleko ci bandyci? No daleko. Nie mam kunia niestety. Mam 14 poziom. To oznacza, że możemy... zrobić złomiarkę. Przydałoby się bieguna jakiegoś... ogarnąć. Fakt faktem mógłbym zrobić ten perk. Że mógłbym dosiąść, znaczy mógłbym wzywać biegunów nawet jakbym ich nie miał. O, jest biegun. Zastanawiam się, jak podejść. Idzie na mnie. I o to mi chodziło. I teraz po prostu trzeba pojechać, bo to nie ma wyjścia. Załatwić te obozy bandytów. Aczkolwiek jak to tu wygląda? Tu mamy ognisko. To po drodze sobie zrobimy quick save'a i później się zajmiemy tymi bandytami. Nie wiem, czy dobrze robię, ale tak jak już mówiłem, no mi nie śpieszy się mocno z fabułą tej gry. Trzeba zbierać poziomy, a bez... zbierania tych poziomów to ja i tak nie mam szansy z wątkiem głównym. Oczywiście tam pisaliście, żebym sobie poulepszał bronię i... Zobaczę. Dam radę je zdominować, jeśli tylko ich nie wystraszę. Chciałbym wiedzieć o co, czy mam szukać i kupić jakiś nowy ten łuk, czy co? Czy ten ulepszyć? Okej. Jak jest z tym ogniskiem? Ajajaj, dałem ciała. Tu jest to ognisko. Pomów z Nilem, zabij bandytów. To tu się... Cicho i spokojnie. Dobra, spróbujemy zabić tych bandytów. Może się uda. W sumie mam bieguna. A dopiero potem pomówimy z Nilem. Jeszcze jakbym te czujki ze sobą przyciągnął, to może wbrew pozorom pomogłyby mi. Szkoda tylko, że jest ciemno. Jeśli skorzystają z tego alarmu, narobią mnóstwo hałasu. Zapal sygnał, pewnie. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra. Dobra. Ten jest zabity. Wszystkich pozabijam. Zabijam was wszystkich. Słabo was widzę, szczerze mówiąc, ale was wszystkich pozabijam. trzeba załatwić, ja to załatwię. Dobra, żebym tutaj jeszcze mógł wejść. O, albo nie, bo on zejdzie do mnie. Dobra. Poszła tam. Jeszcze pada deszcz. Dobra, nie mam wyjścia, biegnę. O, no jasne, będę się nie ruszał, żebyś miał łatwiej zabić. Myś chyba zdurnią. Koniec poszukiwań. Zaczynamy walkę. O. No tośmy się nawalczyli. Aha. W sumie to nie bardzo mi się te zasoby przydają, bo ich po prostu za dużo tutaj nie ma. Jakieś okruchy metalu. Wiadomo, okruchy się przydadzą. Szkoda, że pada, no. O, bandyta. Banditen! Oj, jak ja nie trafiłem. Lepiej. Oj, dobra. O, jak się nagle ładnie zrobiło. Nadal szukają. Porozmawiajmy. Dobra, teoretycznie mogę... Szybka podróż, drut. Rzemieślniczy to nie. Nie, chcę sprzedajmy przede wszystkim to, co jest mi niepotrzebne. Skóra dzika. Przede wszystkim posprzedaję to, co jest tylko na handel, nie? Wytwarzanie amunicji to nie, tego nie chcę zużywać. Wszystko to, co jest na handel. To jest już? Sprzedaj. Pułapki, modyfikacje, ubiory, broń, surowce. No to... Jeszcze coś powinienem sprzedać? Chyba nie. To mnie trochę martwi, że... Płomień, wytwarzanie amunicji, chłodziwo, tłuste mięso. Iskrzak. Dobra, i teraz tak. A jakbyśmy chcieli kupić broń? Proca to może nie. Łuk bojowy. Łuk wyborowy. Nie wiem, czy on jest dużo lepszy. Hukoproca. Łuk myśliwski Kardża. No to... Łuk wyborowy Kardża, to powinno być... Dajcie znać, co według was powinienem kupić, no bo ten łuk wyborowy Kardża chyba byłby lepszy. Ubiór wyrzutka to może niekoniecznie. Modyfikacje... Co mamy tutaj? Drzewki, czujki. Te są fajne, ale no nie mam tyle... Nie mam tych serca kraboła... Serce żwacza. Aha, no to tutaj też trzeba mieć, bo to jednak się wymienia. Pułapki, wywary to nie. Surowce, ubiory, ale broń. No wychodzi proca cienia, no ale ja nie... Tego nie mam, ale łuk wyborowy Kardża, no to on chyba on... Czego ja używam? Zacznijmy od tego. Łuk myśliwski Kardża. Poręczność 80. Okej. A jednak spróbujmy kupić ten łuk wyborowy Kardża. Dobra. Mamy łuk myśl... Teraz tak. Modyfikacje broni. Łuk wyborowy Kardża. Możemy zwiększyć mu coś. Poręczność. Odrywanie. Obrażenia. Obrażenia i ogień. To mu zamontujmy. I obrażenia zwiększmy. Okej. Poczekaj. Czy zaraz mógłbym się do ciebie odezwać? Nie mógłbyś. I teraz co my tu mamy? Strzała rozrywająca. Wytwórzmy sobie 10. To spotykacz to nas nie obchodzi. Strzała rozrywająca i celna strzała. To będzie trochę słabo, mało tych strzał jest, no ale trudno. Kto chce zrobić? Proszę, mogę coś powiedzieć? No możesz. To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza Świętą Ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz... Strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać? Nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Oh, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. No i dobra. To udało się zrobić. Obozy bandytów zrobione, żyrafy zrobione. Tutaj mamy tereny łowieckie, ale ja tego nie lubię, bo tu trzeba by kombinować. Kocioł Sigma jest zrobiony. Skażona strefa to jest poziom 15. Potykaczy w ogóle nie używam, nie podoba mi się to. Zadania, braki zaopatrzenia. Tu mamy. Zdobądź części lancoroga. Zdobądź soczewkę lancoroga. Dostarcz strzały sygnałowe Ornowi. Dobra, to zrobimy teraz to zadanie, bo gdzieś tam jeszcze zostało. Tu mamy co? Orn... Aha, czyli lancorug jest pewnie tutaj. To pojedziemy sobie za tym lancorogiem. Chociaż teoretycznie jeszcze tu, może jak posprzedawałem, to mógłbym to pozbierać. Zobaczmy. O, jest. Czyli jednak warto było zleść z tego. Dobra. No i spróbujmy pojechać do tego. A właśnie, jeszcze mam znacznik zdjęty. To jedziemy tam, gdzie po tego lancoroga. No chcę te poboczne... Chcę te poboczne zadania porobić. No nie, coś mi się pokićkało. Chcę te poboczne zadania porobić, żeby expa pozbierać. Dobra, ważne, że ten obóz bandytów został do lancoroga, to powinienem pokonać. Wybaczcie, że zsiadłem, ale jednak tej przyda mi się ta roślinka, bo trochę zużyłem hapeków podczas walki tutaj. I tu jeszcze mamy... No nie, to nie to, nie to co trzeba. Dobra, nieważne, pokićkało mi się. Nadal... Nieważne zresztą. Nie jest to jakoś bardzo daleko. No, czyli tu w prawo. Dobrze. Korona matki. Zdobądź części lancoroga. Czyli tego czegoś, nie? Wiem, jak zdominować piłę. Dobra, złazimy. Chleba! To akurat był piłozą, panie lancorug. No ale co ja zrobię? Że się napotoczył. Piłozą to piłozą, tak? Lancorug to jest... Gdzieś tam, dobrze patrzę? Nawet nie dobrze. Tu chyba gdzieś powinien być. O, tam są chyba, nie? Lancorug. Zobaczcie, jak fajnie dostał wyruszający. Mam cię! O, fajnie, fajnie to wygląda. To jest strzał ogłuszający. Teraz jak gleba. O, podniósł się. Twój zapas surowców jest pełny? Surowce. Skóra dzika. Można to wyrzucić? Można. Dobra. Chodź, pojedziemy dostarczyć to. O, jeszcze moment. Dobra. Pan Soruk to nie był jakiś duży, poważny przeciwnik. Fajne są te strzały ogłuszające, muszę się jeszcze ich nauczyć, jak to działa. Chociaż ogniste też miały swój urok. Dobra, kolejny lancoruk. Ale nie zamierzam już walczyć. Przejedziemy od tych posłuchów. Zabicie zwierzyny? Przecież ja nic nie zrobiłem. Dobra, jakoś chyba damy radę tutaj przejść. Mam nadzieję. Ja mogę mieć jednak problem. Jak tam się dostać? Pewnie będę musiał obejść to naokoło, te GPS to nie działają. Nie, no przecież tutaj nie ma jak. Jeszcze padać zaczęło, no ludzie. Nie. Musimy to inaczej ogarnąć. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Da się tam jakoś wjechać? Koniku! Dasz radę? Jakoś konik daje radę. Aczkolwiek... Dobra. Czucie, jak ziemia rozmięka. Tak. Fajnie. Orn jest gdzieś tam. Jak ja tam właziłem? O, dobra. Okej. Jej! Doszedłem. No koniem bym tu jednak nie wszedł. Ty jesteś Orn? Nie jesteś trochę za młody na strażnika? Możesz mówić. Ech, dobra. Przywódczyni przysyła ci te ogniste strzały. Jak tylko zobaczysz coś podejrzanego, wysyłasz sygnał, dobrze? Wiem, jestem młody, nie głupi. Jeśli wrócą... Uważaj. Jazda w dół jest najlepsza. Wejdź na wieżę strażniczą. No jestem. O tam. Wróć do Sony. Ile do tej Sony mamy? No kawałek mamy. Ale już jestem na dole. To jeszcze dojedziemy do Sony i tam zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Muszę przemknąć koło niej. Coś się udało. Nie chcę się z nimi bić, bo nie mam interesu. Dobra, wiem, że biegun tu nie może... Nie, ale jestem mądrzejsza. O. Potem już nigdy więcej nie oglądał skazanych maszyn. Są rzeczy, których rozumiemy. Dobra. Teraz to już wiem. Można się było spodziewać, że bezbożni Kardża będą dbać tylko... Gdzie ta Sona jest? Granica Kardża jest zamknięta. Zacieszyłoby mnie to, ale nie teraz. Tu? A, wejdź na wieżę strażniczą. Teraz weź i tam wejdź. Ładnie. Jak ja mam tam wejść? Jak zwykle włażenie tędy jakoś? O, tutaj chyba tędy się wchodzi. Dobra. No, wchodź, Eloy. Jest. Przyniosłam soczewkę lancoroga, Sono. Sama wykonam niezbędną broń. Wojownik nie może zapomnieć rzemiosła. A zaniosłaś Ornowi strzały sygnałowe? Tak. Mam nadzieję, że nie będzie musiał ich użyć. Zgadzam się. Tylko kiepski dowódca pragnie wojny. Na razie... Oczekuję od wojowników tylko gotowości. Dzięki za twą pomoc. Jeśli Wszechmatka sprawdzi nas kolejną burzą, nie ugniemy się. Znajdź w skażonych krajach to, czego szukasz i wracaj. Dobra, to się udało. To jeszcze tylko pójdziemy do ognika. O, właśnie, bałem się, że to może być niedobry upadek i jednak miałem rację. Zapiszemy grę. A z wami na dzisiaj się pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek z Horizona wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych materiałach z tej gry. Trzymajcie się, cześć!